Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj podsumujemy już pół roku, od kiedy zaczął się nasz damaton. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mi poszło przez kolejne 3 miesiące i w totalnym rozliczeniu, jak minęło mi ostatnie pół roku, to zapraszam Was dalej do oglądania. Jeżeli jakimś cudem słyszycie teraz po raz pierwszy słowo damaton i dopiero dzisiaj dowiadujecie się, że istnieje coś takiego jak roczny maraton czytelniczy, w którym możecie wziąć z nami udział, odsyłam Was do tego filmu, gdzie tłumaczę Wam dosłownie wszystko i przypominam Wam aktualnie teraz, że po pierwsze mija już pół roku, od kiedy damaton, że tak powiem, jest, funkcjonuje i istnieje i możecie brać z nami udział w fantastycznym maratonie czytelniczym. A po drugie, to jest też idealny moment, kiedy możecie się do nas dołączyć, bo możecie się dołączyć tak naprawdę w każdym możliwym, dowolnym, wybranym przez siebie momencie. To jest tak naprawdę już mój trzeci film z serii hashtag damaton, bo tak naprawdę pierwszy film był filmem, w którym Wam o tej całej akcji opowiadałam, przedstawiałam listę książek. Natomiast ostatni film, który też gdzieś tutaj możecie zobaczyć, był podsumowaniem pierwszego kwartału tego roku, czyli pierwszego kwartału całej naszej akcji, która w moim wykonaniu poszła mi raczej słabo. Bo tak naprawdę chciałabym Wam tutaj tylko przypomnieć dla tych, którzy może po prostu pierwszy raz widzą taki film, że w naszej akcji biorą udział 34 tytuły, 34 książki, 34 autorów, chociaż autorzy mogą się powtarzać, tego nie pamiętam. W każdym razie mamy 34 książki. Możecie przeczytać tylko jedną i wziąć udział w damatonie, a możecie się rzucić na to wszystko tak jak ja, chcąc przeczytać wszystkie tytuły. Z tych 34 tytułów ja mam do przeczytania tak naprawdę 29, bo 5 książek, które już tutaj były przedstawione, w tym 3, które ja zaproponowałam, już znam, więc nie musiałam ich czytać i tak naprawdę do przeczytania mam 29 książek. Jak mi idzie? No pierwszy kwartał nie był zbyt zachwycający, bo przeczytałam tylko 2 książki, czyli już jakby od rozpoczęcia drugiego kwartału tego roku miałam do przeczytania całe 27 książek. Czy ta liczba drastycznie się zmniejszyła? Ano nie. Drugi kwartał tego roku był lepszy niż pierwszy pod względem czytania literatury związanej z damatonem, aczkolwiek nadal rewelacji nie było, bo przeczytałam wyłącznie 5 książek. I w związku z tym, że przeczytałam w drugim kwartale tylko 5 książek, to nadal do końca roku mam do przeczytania 22 książki związane z samą akcją damaton. Czy dam radę? Raczej wątpię. Chciałabym te wszystkie książki przeczytać, ale jest też jeden taki dosyć spory problem. Ja większości tych książek nie mam. Prawdopodobnie część od dziewczyn będę może pożyczać, żeby zdążyć je przeczytać, bo niektórych książek chyba już na ten moment nie da się kupić, nie da się gdzieś tak dorwać fizycznie, więc część książek będę pożyczać, ale znaczną większość chciałabym jeszcze kupić. No ale wiecie, żeby coś kupić, trzeba mieć pieniądze, a w międzyczasie pojawia się tyle różnych innych książek, które również chciałabym kupić, że no, trzeba to jakoś wypośrodkować, zbalansować. Mam nadzieję, że uda mi się przeczytać chociażby połowę z tego, co dziewczyny tutaj też wymyśliły. Więc jeżeli na bieżąco śledzicie mojego Instagrama lub na bieżąco oglądacie wszystkie moje filmy i dodatkowo wiecie, jakie tytuły biorą udział w damatonie, to doskonale wiecie, jakie książki mam już za sobą i o jakich Wam zaraz wspomnę. Ale jeżeli tego nie robicie, a chcielibyście mieć w pigułce w jednym filmie, w krótkim filmie, to, co przeczytałam, oto Wam mówię. W pierwszym kwartale przeczytałam 2 książki i były to Te wiedźmy nie płoną i Witchborn. 2 książki o czarownicach, które przeczytałam w pierwszym kwartale. Wynik niezbyt zadowalający, ale nadal cieszę się, że udało mi się w ogóle coś z tego damatonu przeczytać. Drugi kwartał to 5 książek, tak jak już Wam wcześniej o tym wspomniałam, i były to przede wszystkim te następujące tytuły. Błoto słodsze niż miód od Karoliny Kombuk, Mroczniejszy odcień magii od Nikoli z kanału Dr. Bóg, Misula od Marty Bestsellerki, Gołąb i Wąż od Sylwii My Books My Life, Drive od Dominiki D.E. Lewandowska. Z jednej strony tylko tyle,
z drugiej strony aż tyle. Wszystko zależy, ile czytacie i na ile sobie możecie pozwolić. Ja oprócz tego, że czytam książki związane z Damatonem, to jeszcze staram się tam wcisnąć książki, które mam też w TBR-ze, pomijając fakt, że wszystkie książki z Damatonu są w moim TBR-ze, ale pojawia się tam też cała masa książek takich recenzenckich, które możecie oglądać na kanale, więc tych książek takich nieuwzględnionych do przeczytania na ten rok mam też całkiem sporo i wychodzi jak wychodzi, coś kosztem czegoś. Ja zobowiązując się i do swojego TBR-u rocznego na cały 2020 rok i do akcji Damaton zdawałam sobie świetnie sprawę, że mimo że chcę całą masę książek przeczytać, to i tak może mi się w większym lub w mniejszym stopniu nie udać. Czy się tym przejmuję? Nie. Być może będzie mi przykro, że się tego wszystkiego nie uda zrealizować, bo jednak przyznajmy sobie szczerze, mija pół roku, przez które przeczytałam 7 książek z 29. Czy w takim razie przez drugie pół roku uda mi się te 29 książek przeczytać? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Ja mogę powiedzieć, że raczej nie, ale będę robiła wszystko, żeby przeczytać tych książek jak najwięcej. Jeśli się uda, to będę zachwycona. Jeśli się nie uda, to będzie mi przez chwilę przykro, ale to nie będzie nic straconego. Każdy z tych tytułów będę chciała kiedyś w końcu nadrobić. To tyle z mojej strony. Ten filmik o takim progresie czytelniczym związanym z Damatonem jest tylko takim właśnie krótkim, małym elementem po to, żeby pokazać Wam, że ja cały czas czytam, że cały czas pamiętam o Damatonie, że cały czas jestem w niego zaangażowana i strasznie się cieszę za każdym razem, gdy na Instagramie nas oznaczacie i widzę, że Wy też jeszcze przez cały czas czytacie, pamiętacie o tej naszej akcji, w niej uczestniczycie, dołączacie i w ogóle chwalicie się tytułami i jest ekstra. Zapraszam Was też do naszej grupy na Facebooku, gdzie jesteśmy, gdzie można dołączać w każdej jednej chwili, gdzie tam sobie rozmawiamy, chociaż ostatnio trochę chyba dyskusje na tej grupie ucichły, więc muszę to zmienić i nadrobić. Więc zapraszam Was tutaj wszędzie, śledźcie nas, cała lista organizatorek oczywiście w opisie tego filmu. Ja Was zachęcam do dołączania, do czytania, nawet jeżeli mielibyście dołączyć tylko i wyłącznie pod kątem jednego, jedynego tytułu, to ogromnie Was do naszej akcji zapraszam. Jest cała masa tytułów, cała masa różnych gatunków, cała masa różnych autorów, więc wydaje mi się, że każdy coś tam dla siebie znajdzie, żeby przynajmniej tą jedną książką do naszej akcji dołączyć i z nami przez chwilę razem poczytać. To by było na tyle z mojej strony. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że tym swoim króciutkim filmem przypomniałam Wam, że bierzecie udział w Damatonie, macie jakąś książkę, którą chcielibyście tutaj przeczytać, ale chyba troszeczkę o tym zapomnieliście. Więc teraz są wakacje, jest idealny czas na to, żeby coś, jakąś książkę z Damatonu nadrobić. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu pod filmem, czy bierzecie udział w Damatonie, czy chcielibyście w tym Damatonie wziąć udział i jak Wam idzie. Jeżeli jesteście z nami już jakiś czas, dajcie koniecznie znać, ile tytułów i które udało Wam się przeczytać, czy się Wam podobały, czy niekoniecznie i co jeszcze zamierzacie w tym Damatonie do końca roku przeczytać. Ja Wam z całego serca dziękuję za Waszą obecność. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych filmach, tak więc trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. Pa!